Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz z Wieruszowskiego Koła Astronomicznego. Obecnie znajdujemy się w Niedźwiadach koło Szubina. Jest tutaj, odbywa się OZMA 2013, Ogólnopolski Zjazd Miłośników Astronomii 2013. I zaraz pokażemy ten obiekt, opowiemy coś więcej. Przyjechałem z młodzieżą z Wieruszowa. Jest Mikołaj, jest Filip z liceum i jest Adam z Technikum Wieruszowy. I teraz Państwu pokażemy obiekty i potem teleskopy, jakie tutaj się znajdujemy. Będzie opowiadał Filip. Tak wygląda parking. Przyjechało tutaj około 120 osób. Pilnuje całego obiektu, pilnuje piesek i nazywa się Canis Major. Proszę bardzo, można zobaczyć. Hał, dzień dobry, Canis Major. Canis Major, tak się nazywa gwiazdozbiór, którym świeci gwiazda Syriusz, najjaśniejsza gwiazda nieba. Idziemy tutaj dalej. Tu jest pan Marek Nikodem. Organizatorem jest Pomorsko-Pałuckie Stowarzyszenie. Jak? Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne. I szefem tego stowarzyszenia jest pan Marek Nikodem, zastępca pan Karol Wenerski i we władzach jest pan Roman Król. Pan Roman Król jest organizatorem tego zjazdu, ogólnopolskiego zjazdu OZMA. Tu jest stanowisko do mycia się. Meteor shower. Deszcz meteorów. Tutaj, proszę Państwa, jest scena. Wczoraj odbywały się tutaj piękne występy zespołu muzycznego Golden Lips oraz pana Przemka Rudzia, który zagrał utwory muzyczne związane z astronomią oraz zrobił pokaz światła. Fantastyczny był tutaj pokaz światła za pomocą specjalnego laserowego urządzenia i wyświetlane były galaktyki i różne inne rzeczy na dachu. Tutaj jest galeria korytarzyk. Można tutaj obejrzeć prace plastyczne. Prace plastyczne artystów miejscowych. Nagrywamy krótki filmik. I tutaj pokażemy pracę. Proszę bardzo, tu się robi dopiero M42. Tak, oczywiście. Ma to przypominać mgławicę M42. Jest to największa, najpiękniejsza mgławica w gwiazdozbiorze Oriona. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Będzie super sprawa. Tu inne prace. Jak pan ma na imię? Maciej Jeliński. No, pana Szubin. Pan Maciej Jeliński, Szubin. Takie wykonuje piękne, fantastyczne prace. Tu jeszcze, jak nazywa się ta praca? To jest moje autoportret w kosmosie. Tak. Tutaj jest niegasnące ognisko. Niegasnące ognisko. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na tym terenie znajduje się budynek dawnej szkoły. Budynek dawnej szkoły. I jest aktualnie ta szkoła nieczynna, ponieważ uczniowie jeżdżą do Szubina, są dowożeni autobusami. I budynek jest w remoncie. Właścicielem jest gmina Szubin. Burmistrz gminy Szubin. Budynek jest w remoncie, mieszka tutaj jedna rodzina i tam są pomieszczenia. Pomieszczenie, w którym przeprowadzane są wykłady w czasie OZMY i różne inne pomieszczenia. Tutaj wchodzimy zaraz na teren, gdzie znajdują się teleskopy i różne urządzenia astronomiczne, które Państwu zaraz zademonstrujemy. Jest piękny park. Pięknie utrzymany
rośliny, krzewy, kwiaty. Jest tutaj bardzo ładnie. Trawnik wycięty pięknie. Jest tutaj bardzo ulubiony przez ludzi. Tu jest kopuła, inne obiekty. Najpierw pokażemy Państwu te najważniejsze teleskopy i opowie o nich Filip. Po 15. Przepraszamy, robimy filmik. Pojechał na Tenerfę? Ale że to byście kupowali basen. O, i tutaj jest ten teleskop oraz wszystkie inne pomocnicze teleskopy. I teraz o tych teleskopach opowie Filip. Głównym największym teleskopem jest teleskop zwierciadlany Newtona, zawieszony na montażu widłowym o średnicy zwierciadła głównego 400 mm i ogniskowej 2000 mm. Teraz przejdziemy tutaj. Kolejnym teleskopem jest teleskop słoneczny Colorado. Średnica obiektywu 90 mm, ogniskowa 900 mm. Wyposażony jest on w filtr w paśmie H-alfa, który umożliwia zaawansowaną obserwację Słońca. Kolejnym teleskopem jest teleskop apochromatyczny o średnicy obiektywu 150 mm i jego ogniskowej 750 mm. I ostatni, najmniejszy teleskop achromatyczny o średnicy obiektywu 80 mm i ogniskowej 300 mm. Teraz możemy przejść dalej. Może być MK, kurwa, słupki widać. O, piona! Teraz pokażemy Państwu następne obiekty. Następny teleskop, o którym też parę zdań powie nasz kolega Filip. Jest to już zabytkowy teleskop produkcji firmy Carl Zeiss Jena. Jest on systemu optycznego McCustoff Cassegrain. Średnica obiektywu 150 mm, ogniskowa 2250 mm. I służy do czego? Jest teleskop uniwersalny, ale najlepiej nadaje się do obserwacji planet i Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj nic szczególnego. Nagrywamy filmik. Tutaj nic szczególnego. Jest rura wkopana na 5 metrów głębokości w tym celu, żeby utrzymać teleskop w stanie takim stabilności i żeby nie drżał do obserwacji, różnych obserwacji astronomicznych. Tu jest też rura wkopana, służy dla jednego miłośnika do wykonywania zdjęć astronomicznych, a do astrofotografii. Teraz tutaj ten budyneczek, powiedz coś o tym, Filip. Kolejnym teleskopem jest w tym momencie niewidoczny, bo schowany pod odsuwaną budką. Teleskop z systemu McCustoff Newton o średnicy obiektywu 256, o średnicy lustra głównego 256 mm i ogniskowej 1000 mm. Służy on głównie do wykonywania astrofotografii. Jasne, dziękuję. Teraz idziemy dalej. Tu jest obiekt w budowie. Zobaczcie Państwo, jaka wspaniała kopuła. Dobra, to czołem, my lecimy niestety. Dziękuję Panie Przemku. Będziemy do zobaczenia wtedy, nie? W Wieruszowie. Dobra, super. Zapraszam na otwarcie Radio Teleskop. Idziemy tutaj w budowie obserwatorium astronomicznych. Kopuła skrywająca jeszcze niewybudowany teleskop ma 4,5 metra średnicy. Pod pokrywą spocznie teleskop systemu Newtona o średnicy zwierciadła głównego 600 mm i ogniskowej 2208 mm. W tej chwili koniec prac nad teleskopem planowany jest na koniec tego roku. W tej chwili gotowa jest tylko optyka i część mechaniki. Tutaj głównym gospodarzem jest pan Adam Kral, który mechanik zawodu, który nam wczoraj pokazywał mechaniczną część działania tej kopuły, takie specjalne zębatki, które on sam wykonywał. A tu jest tablica informacyjna, wyblakły napisy, ale opowiadał nam pan Adam, że było tu napisane pawilon handlowy, inaczej nie chcieli wyrazić zgody, pozwolenia na budowę. Tutaj mają Tu jest taki pawilonik Centrum Wszechświata.
jeszcze Filip, przejdziemy się tam przez tą wystawę sprzętu i tą salę i pokażemy jeszcze tą wystawę firmy Vega. A, jeszcze ciekawostka tutaj. Piękny zegar słoneczny. Piękny zegar słoneczny. W tej chwili odbywa się tutaj wystawa firmy Vixen Astro Zakupy. Są zaprezentowane różne bardzo ciekawe instrumenty. Nagrywamy filmik. I tu jest lornetka, tu jest teleskop słoneczny, koronograf. Pięknie można obejrzeć protuberancję na Słońcu. Myśmy przed chwilą oglądali, jesteśmy pod wrażeniem. Kosztuje ten teleskop 8000 zł, statyw i montaż i napęd 2000 zł. Tu jest montaż do aparatu. Do aparatu fotograficznego można też zamocować aparat i będzie się poruszał równolegle z ruchem gwiazd. Tu jest taka lornetka, super. Tu jest, tutaj jest teleskop refraktor Bressera średnicy 152 na 760. Może by pan króciutko powiedział, co mamy jest. Mamy Leitzmusa, jest to 8-calowy teleskop. W pełni automatyczny. Następny. Nie potrzebujemy wcale ustawić. To jest tuba optyczna, 8-calowa, MIDA, ACF. Doskonale skorygowany teleskop odpowiadający apochromatą. Jasne. Jeszcze tu widziałem taką lornetkę. Tu mamy na zewnątrz, proszę. A na zewnątrz, taka białego koloru. To też jest interesujący instrument. To jest lornetka wielkogabarytowa Vixena, umożliwiająca tutaj zamocowanie wymienne okulary. Tutaj pasują okulary NLV lub LV. Doskonała do obserwacji Jasne. Głębokiego kosmosu. Dziękuję za te informacje. Z kim miałem przyjemność? Jak pan ma na imię? I Andrzej Świętoniec. Dziękuję panom. Dziękuję. Idziemy dalej. Robimy krótki filmik. Będziecie panowie na... A firma się w ogóle nazywa Vixen? Tak? Astroclassic. Astroclassic. Astro Zakupy. Jasne. Strona internetowa Dzięki. Nasza. Astro Zakupy. Strona internetowa astrozakupy.pl. Dziękujemy. Tu jest ten budynek w remoncie. Tutaj jest sala, w której odbywały się wykłady. Jest aktualny wykład. I tu jest wystawa firmy Vega, wydawnictwa i książki, filtry, plakaty i tak dalej. No i tutaj są inne pomieszczenia, tak jak powiedziałem, w remoncie. No i tak w ten sposób, żeśmy obeszliśmy naokoło. Cały obiekt. Pokazałem państwu wszystko, co było do pokazania. I jesteśmy z powrotem tutaj przy tym piesku Canis Major. Jak tam? Gorąco piesku. To tyle. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich z Wieruszowa, członków koła astronomicznego, wszystkich przyjaciół ze szkół, wszystkich znajomych i wszystkich zainteresowanych. Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Pa, pa, bye, bye.